O, level upik. Flame Dust. Zlabeluję sobie skillsy. A, aurę mogę jeszcze jedną dorzucić. Bleed. Summon Flame Spirit. O! O, jest koks. No co jest? Gdzieś naokoło? Ha, bo tu bossik jakiś jest. No i bossik. Nie wiem, do czego są te flame dusty jeszcze. No, leci. Chłopie, speedrun. Challenge me at my prime. I've got the proof of winner. Let's go.
Co my tu mamy ciekawego? A tak, speed pick. Jakieś itemki fajne poleciały? Leciały jakieś lepsze. No i co, mam wrócić? Jednym klikiem? Nie, no aż tak to nie. Ale gówno. Chcę, że coś fajnego będzie. A, tu muszę wszystkie mobki chyba zabić. No co jest? Tu się odpoczyło, dobra. Mamy pałkę. Wardzik niby poleciał. Dagger. No dobra, lecę dalej. No i mi zamknęli. Nie dadzą, kurde, speedrunować. Mogłaby jakaś OP broń polecieć.
Także one-shotował wszystko. No, level upik. O, co my tu mamy ciekawego? Attack damage. Dobra, go. O, git. Bo nie tutaj. Wiem, jak grzebi noga. Witam, widza. Co tam? No spoko, spoko. Zacząłem w końcu trochę też ogrywać tego Torchlighta, bo już od 2 tygodni chciałem go ograć. Ale jakoś nie było czasu nigdy. A dzisiaj tak idealnie, trochę pogram Torchlighta o 15:00. Buffika odpalimy, to pójdę znowu na Decembera. No, dużo szybszy jest, nie? I dużo łatwiejszy. I gram jedynym słusznym buildem, jeżeli chodzi o melee postać. Jak ja mam to odpalić? Nie da się tego odpalić. Mieczek chyba fajny poleciał. Jest bosik. Nie, nic ciekawego na nie poleciało. Home skin? No, chyba to niech będzie. Robimy speedrun fabuły.
Siemka Galin. No spoko, przyjemna jest gierka na pewno. Jest też dużo łatwiejsza i dużo szybsza niż on December. O co chodzi? O, i belt poleciał. A, bo ja tu mobki najpierw muszę zabić. A dalej chciałem lecieć. Co to mam zrobić? No tu, to jestem tu. O co tu chodzi? Aha. A? Jakieś pułapki? Mówisz, że łatwiej się od razu pada? Jakieś pułapki dziwne były. Mi to akurat nie przeszkadza. To w ogóle w gierkach na grafikę nie patrzę. Ale to chyba w ogóle inni ludzie robią, wiesz? Procent crit rate, 50% crit damage. A jaki skill? No i tutaj ta fałka to jest mechanika sezonowa, nie? Bo tutaj są sezony i w każdym sezonie będzie inna taka mechanika. Na przykład teraz to działa tak, że bijąc mobki, które są na minimapie zaznaczone na fioletowo, ładuję sobie to i później klikam V i respię mobki, nie? Z tego lecą jakieś tam itemy dodatkowe. No nie, tutaj będą, to jest... Tutaj będą sezony tak jak w Hack'n'Slashu, normalnie. Czyli wiesz, kilka miesięcy, resecik i od nowa i jakiś tam nowy sezonowy content. Jest Battle Pass, no jest. Ten mobek mi się zapodział. Na minimapie jest? Ja tak go nie widzę, gdzieś tu powinien być niby. O, jest. Wszędzie ten cyklon? Chłopie, to jest jedyny sensowny spell na mele buildach. Nie wiem, czy usunie, czy po prostu przejdzie tak jakby na non-sezon, tak, w POE na przykład jest. No ale na non-sezonie i tak, no raczej prawie nikt nie gra. Wszyscy jak już tu grają na sezonie, no bo na sezonie masz i nowe mechaniki. Nie wiem jak będzie tutaj, ale w POE są też nowe itemy na sezonie. Ta, no, w którą nikt nie będzie grał. Dobrze, że robią content dla 0,5% graczy. XD.
Jedyne kto w to może grać to streamerzy dla kontentu. Po prostu. Jeszcze na HC. Nie no, moim zdaniem Torch Undecember jest lepszy. Dlatego w Undecembera mam 200 ponad 20 godzin, a Torchlighta dopiero teraz sobie powoli ogrywam, nie? Mnie zamroziło. Torchlight to moim, w sensie Undecember to moim zdaniem bardziej long termowa gierka. Tam jest dużo do roboty, nie ma sezonów. Takie, wiesz, no trochę jak MMO, nie? Tutaj obstawiam, że tak, no można wbić sobie na jakiś czas na nowy sezon. Ale żeby tak powiedzmy przez 500 godzin na jednym sezonie było co robić, to nie wydaje mi się. Teraz za szybka jest ta gierka, nie? Bo w Undecemberze co? Akty przechodzisz 40 do 60 godzin, zależy jak grasz. No tutaj obstawiam, że to jest raczej kilka godzin, nie? Wydaje mi się, że jakbym tak przysiadł, to w jeden dzień mógłbym przejść akty w Torchlight'cie. Tym bardziej jeszcze warriorem, którym po prostu speedrunujesz całą gierkę, bo nie masz żadnego cooldownu na skoku. Cierpliwość trzeba na bossach. No tutaj nie. Tutaj nie dość, że bossy są łatwe. Jak umrzesz, to sobie po prostu wracasz, nie? I bossowi się nie resetuje HP. O, siema Kitawa. Druga forma. Coś mnie pali jeszcze na ziemi w ogóle. Dużo mniejszy cooldown na potki. Potka tu jest w ogóle jako skill, nie? O, umarłem. Paj, wchodzisz z powrotem?
No i bierz dalej. Nie wiem, czy w ogóle coś się traci za śmierć. Dobra, umarł chyba. Tak. No w Undisembedzie są bossy tak zrobione, że tam raczej po prostu uczysz się mechaniki, żeby zrobić bossa, nie? A tutaj wywalone. No, a tu jest Battle Pass. Co jeszcze mam do odebrania niby tutaj? Ale przynajmniej jest więcej poziomów. 60 tylko. A Battle Pass trwa ile? 3 miesiące. Jest sezon. 67 dni zostało. Kiepski ten Battle Pass. Dobra. To zakładamy, bo tylko damage się liczy. Resztę walić. Chapter 4. Ktoś wie ile jest chapterów? No, dostałem coś. A, talent punkcik, okej. Okay. Full life enemies. To było spoko. Idę w to. Person hit. Cast on critical strike. Cast while channeling. Fick. Ja nie pamiętam, jak tutaj się robiło te triggery. Triggera się chyba dawało jako aurę? Się do tego spela podpinało? Ta. Cast while channeling. Pytanie co do tego.
Tom skin? Lil double damage. O, to było spoko. No i gitarka. Jeszcze coś mogę podpiąć. Nie, nie mam ochoty na New Worlda. W sensie ja to już mówiłem kilka razy. W New Worldzie strasznie męczy mnie kombat. Jest za wolny. I to jest problemem New Worlda. Erosion damage jakiś. Increase your movement speed and critical strike rating boost. O. Dawaj. Jemka knudel. I tam. Tam testowałeś już tego MMORPG-a? Tego nie było. No nie było jeszcze. Miałeś czasu? Spoko. Co to? Dwa procent damage'u biorę. I tutaj chciałem iść w to. Nie wiem, co są za itemy z tą ramką taką czerwoną. Napisałem, że jakieś lepsze. Co, tutaj mam wejść? Bosik. S? The hearty Valga battle indeed.
Ten torture jest taki łatwy, że powinien być hardcore mode. Level up. Pójdę trochę w movement speeda, zobaczymy. Liczę na to, że z tej mechaniki sezonowej dostanę jakiegoś fajnego itemka. No i dobra, pytanie, w co ja bym chciał teraz pójść? Channeled i Elements. Ale kurde, nie chcę Elementsów. Siema, mam cię. Spell, Cold Mana, Channeled Elements, Physical Triggered. Dobra, go physical. Physical damage, doom life, attack cast speed. No, powiedzmy, że może być spoko.
A to nie dla mnie. Jakaś kusza, nie? O. A market jest chyba dopiero o 60, tak? Dobra, tutaj muszę iść. Jestem ciekawy, jak długa jest ta kampania. Znowu coś poleciało. Tak sypie ta gierka tymi itemami. Jeszcze jakieś dziadostwo. Nic fajnego. Tam nie da się przejść. Z dołem muszę. Jakiś aks niby poleciał. Level up. Czekajcie, bo ja tutaj jeszcze chciałbym poddawać punkty. I tu jeszcze jeden punkt muszę dodać. O, i teraz mogę tutaj coś wybrać. Minus 15% atak speed, ale 30% więcej main hand weapon damage'u. No dobra, to jest najlepsze chyba. Lepszej opcji nie ma. No i co dalej? No, tepaj.
Kurde, jakieś łuki lecą. Lipa. Dobra, nie tutaj. Ty, to gdzie ja mam iść? Siemka Mateusz, witam. To tam? A to tam mam jednak iść. Tutaj. Nie tutaj? A, bo tu bossik jest. Leci powolutku, mówisz? No i dobra, mamy to. Sobie na troszkę Torchlighta odpaliłem. A później jeszcze pójdziemy na Decembera. Boss room. Cały dzień dzisiaj poza domem? O kurde. No i tyle. Jeżeli chodzi o bossa. Trzeba się odchamić trochę. Dobra, ogólnie ja bym tutaj jeszcze chciał coś poddawać. Ability, skill, attack and cast. Średnio. Gdzie mam iść? Tu? I nie da. A, tu, dobra.
Nic fajnego nie poleciało. To trzeba, to jest w ogóle tyle tych kolorów dziwnych itemów, że ja nie ogarniam. Jakie itemy są jakieś mega OP, a jakie nie. Wiem, jak się, wiem, że jak się na pewno bardziej podświetli, to musi być jakiś lepszy item. Przejścia tutaj są niepotrzebne, Imo. Two-handed claw. No, jaki crash. O co chodzi? Aha. Chłopie, to jest speedrun giereczki. Minecraft Dungeons? Minecraft Dungeons też chcę ograć w przyszłości.
Ale Minecraft Dungeons chyba jest ogólnie wolniejsze. No nic się nie zmieniło. All in. Status effect. Ach, nie wiem, to wezmę. I co dalej? Halo? A, tutaj muszę iść. Jestem ciekawy, kiedy ta kampania się kończy. Jak to wygląda endgame? O, level upik. Co mnie zabiło? Jakieś lasery? Farming i zabijanie bossów. Ale jest jakiś system mapek albo co? No, czyli jest coś takiego. To jak? Aha, że takie same mapki jak w Andisemberze. A, no dobrze. Dziesiąty pierwszy mam aktualnie. No ale tutaj mega szybko leci ten na XP, nie? Przynajmniej póki co.
sensu. Na chwilę jest kurde jakiś bosik. A, bo tam reklamował chłop jakąś stronę dziwną. To jest miejsce, nie? Kurde, co to jest? A to jest mieczek. Ale słabszy do mojego, czemu? Bo co, ten daje elemental damage, ten mój? Dobra, i tak wymieniam. Nie używam elemental damage'u. Co tu mamy? Critical strike rating. Burst. Nie wiem, niech będzie. Aha. Ja do Rage'a mogę podpiąć jakieś rzeczy. Attack focus. Mniej procent damage. No dobra, niech będzie. Wszystko leveluje. Denerwuje mnie tylko w tej grze, że ta postać się blokuje na tych ścianach, zamiast je po prostu ominąć. Okej. Okay. No, jakiegoś one shota dostałem dziwnego.
naprawdę to można by było zrobić całego builda pod skok i po prostu skakać sobie przez całe mapy. Bo to też bije damage. Brzmi jak mega skomplikowany build. Czyli ten już jakiś tank jest. No i mamy to. Pięć punktów jeszcze tutaj muszę dać. Dziesiąty level. Jakieś fajne itemy? O. Dziadostwo. 18% damage'u. I co to jest? Czy ja z tym będę mógł wilka używać? Tak. To w ogóle też niby jakieś rankingi, ale one polegają chyba tylko na tym, kto wbił najszybciej 99 level i to w sumie tyle. Setny level, sorry. O, ile już jest setnych leveli. Najwięcej ludzi gra Warriorem. Podwirek. To by się spodziewał. Że najwięcej ludzi będzie grało Warriorem. No dosyć szybko tutaj leci ten akt, nie? Ale ja nie wiedziałem, że Warrior to meta, skąd miałem wiedzieć?
Black market currency. Co tu mamy? Chapter 5. Ile jest chapterów? Ktoś wie? Już jestem przy 5. Dobra, idę szybko zapalić. ZW. Once this battle's over, I'm heading back to have a good drink.
challenge. Dobra, jestem. W ogóle jacyś ludzie tu biegają w mieście. Mogę podejrzeć kogoś? Mogę. No, on na przykład nie gra w Wirku. Jakie levele mają ci ludzie? Jakie itemy? A, czy jakieś czerwone itemy to są najlepsze, tak? Ja nie chcę nic mówić, ale 44% ludzi gra Wirkiem. A nie, 46, bo tu jest Wirek. Aha! Chłop w pierwszy dzień gry wbił 91 level. Drugi 95. Po 2 tygodniach już był 100 level. Także no, mega szybko to leci. W porównaniu z takim Andisemberem. No to leci to mega szybko.
pałka. Ktoś broni by chyba poleci. A nie, zbroja. A nie, broń też. Nie, blaster jakiś. Mój bosik. Amulecik jakiś. Że poleci w końcu jakaś fajna broń. Nie wiem, same jakieś łuki mi lecą, nie? No i dobra, mamy level upik. A tak block chance. Ja to chyba w ten armor pójdę. Albo w to, o. I skill aria tam jeszcze było. To będzie chyba git pod biurek. Nie żeby coś, ale tu jest więcej tych mini bosików niż w Addisemberze chyba. Ale już mi nie ma miejsca?
20 tylko? Za powiększenie eku? O kurde, no jest. Miejsce zrobione. Żadne fajne itemy nie lecą. Bosik kolejny. O, aksik jakiś poleciał. Gdzie było Aria? Skill Aria, o. A, dziadostwo. Kolejny bossik. Ale szybko poszło. Berserk? O.
No co dalej? No i na mapka. No i od razu jakiś boss, nie? Level upik. Co my tu mamy? Attack Critical Strike Rating on Full Life. Dobra, biorę to. Ale kryty zaraz wpadał. Nie wiem co to było. To wypadło z tych skrzynek. Coś fajnego poleciało. O, 38% damage'u. Wszystko działa, wszystko działa. O, ale dips teraz. Chłopie. U? Aksik chyba. No i ma dużo mniejszy damage.
co tu kolejny bossik będzie? Jak ja mam tam przejść? Tutaj. Pyk. Pyk. Odpalamy mechanikę. Dajcie jakąś fajną broń. Jakiś aks niby. Ty, te jeden coś dropnąłem, to są mapki? Ale nie ma tego. Coś tier jeden dropnąłem. Chyba to, nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ty, a to są skrzynki takie jakby. Do otworzenia. Nie wiedziałem o tym. Dobra, tego skilla znam.
Golden Throne. To w ogóle wygląda tak, jakbym walczył kilka razy z tym samym bossem. Znowu coś tier 1 dropnąłem. Nie wiem, czy to mam rozwalać. Chyba powinienem. O, aksik jakiś. Biorę tu henda. No i tutaj chyba tyle. Teraz lecimy tutaj. Czy gdzieś tam dropnąłem, czy nie? O, jeden jakiś niby. Ale słaby. A ten aksik? Też lipa. Jak to wygląda? Tutaj mam. Wygląda, jakby to już była końcówka tego chaptera. Piątego. No i bosik kolejny. Nie wiem, po co są te flame sandy, flame dusty. Ale to pamiętam, tutaj chyba gdzieś skończyłem grać na becie. Uuu.
Różowego poleciało. Maksik jakiś. Level up big. Dobra, zobaczmy itemki. Czy poleciało coś fajnego? Pyk? Nope. Nie, nie. Nie ma nic fajnego. Tam będzie dobskie itemy. A ja muszę tam iść. No jakiś crossbow. Ty kurde, w ciągu 5 minut? Bije chyba trzeciego bossa. Nie wiem, o co chodzi. To miejscu by też pamiętam. Jeszcze chyba z bety. Ale nie pamiętam, jak się idzie. Chyba nie tu. Ty, no co jest? Małe powalone miejscowa. Bo tu się nie da przejść. Tu też nie.
O, level upik. 58, czyli dwa levele i będę miał auction house. Odblokowany. Bo jak dobrze pamiętam, to od 60 chyba jest Auction House. Chodzę przejścia tutaj. Tak porobione. No i to pewnie będzie kolejny boss. Damy sobie punkcik na physical damage. Ta. Eternal Moon. Ale to są klały jakieś. To mi tak średnio są potrzebne. Dobra, talent punkcik. Maximum life, attack i cast speed. Year chapter 5. No dobra, czyli co? Chapter 5 skończony. Jakieś dziwne rzeczy dostałem. Rank 1 beacon. To są chyba te mapki takie jakby. Co mam zrobić? Mam tu wejść? D. Okej. Okay. I to jest ten endgame tak zwany.
I to, żeby zrobić jedną mapkę, to ja potrzebuję 5 takich albo 8 takich. Jak to działa? Nie rozumiem tego. O co chodzi? Nie, nie rozumiem tego trochę. Tak szczerze. Siemka, Wofibeno. Tak, miałem, no. Spróbuj zaltabować i z powrotem wrócić. No dobra, no ale to szybki ten endgame. Szybko się wbija endgame w tej gierce. Nie wiem właśnie, problem jest taki, że nie ma procentów. Ale z tego co widziałem filmików na Korei, bo oni tam mają procenty, nie wiem czemu my nie mamy. To Wolf Gildane daje 4% na level. Chyba. Albo 3% na level. Wiem, że na 10 powinno być około 30% damage'u. Chyba. Prawdopodobnie. Nie wiem, no mam nadzieję, że to ogarną i że dodadzą po prostu u nas też te procenty. Bo to trochę bez sensu, nie? A tutaj, żeby skończyć mapkę, to pewnie muszę przebiec całą, aż do bossa. O czemu się pytasz, podejrzany? Kalkulujesz, czy z buffem trzeba zabić bossa?
O, te dwa coś dostałem. No ale słabe te itemy. Lipa. Ja byłem 60? Jaki mam lore? 59. Torchlighta? Odpali mi się czy nie? 15 tysięcy aktualnie, plus ludzie z telefonów, nie? Bo to tak jak December jest gra multiplatformowa. K jak na taką gierkę, moim zdaniem całkiem spoko liczba. To jest jakiś system endgame'owych mapek, którego za cholerę nie rozumiem. Się w ogóle boostuje te mapki. Jakie ja mam questa? Glacial Abyss. Tu jest Glacial Abyss. I potrzebuję czegoś takiego, żeby chyba mapkę odpalić. Rang 1 beacon. Niczego dodać nie mogę. Mogę zrolować sobie na przykład. No dobra. Open portal. Mi chce wbić 60. Chcę zobaczyć Auction House. Lecą te beacony do mapy, dużo tego leci. To jest taka endgame'owa mechanika, nie? Że zabijam mobki. Takie fioletowe na minimapie. I ładuję tutaj to. Jak mi się to załaduje, to mogę to odpalić pałką. Co to jest? O co chodzi? Nie wiem co to jest.
To spoko jakaś mechanika ukradnięta. Że im więcej mobów zabiję, tym mam większą nagrodę. Prawdopodobnie z tego co widzę. 3. Cztery. Ła. Chyba tyle. Dobra, udało się, wbiłem level. Dobra, coś dostałem, ale nie wiem co to jest. ...8% dropa. Blitz Strike Damage. To są za dziwne rzeczy jakieś. Nie rozumiem tego. To craft gear. Okej. To się coś wymienia na coś? Nie mam pojęcia o co chodzi. I don't know. No ale spoko to wygląda. Można tak sobie pograć. Myślę, że tak codziennie będę grał. Trochę w Bandit Sembera, trochę w Torchlighta. O, jeszcze mogę fałkę użyć. Aha, i mi bossa zrespiło na nowo. O kurwica, no to nie widziałem, że tak to się stanie. Gdzie ten boss? Ohoho. Problemy widzowie. Bo umarłem. Chociaż może nie. Dobra, umarłem. Aha, i 5% expa się straci. Ale są też revival tokeny, dzięki którym nie tracimy expa. I mam ich 56, ale nie używam. Mamy 60 poziom. Gdzie jest Auction House? Powiedzcie mi. Where is Auction House? Trade House. Trade House. Czym, jaka to jest waluta? Ja bym chciał na przykład... Co bym chciał? Broń bym chciał. Weapon. Axe. A nie ma two handów? Giant Sword? Na 50. Szukaj. Aha, za to. 38% damage'u. A skąd się bierze tą walutkę? Mam 0. Flame Elementium.
A tu się ulepsza itemy tak jakby. A? O co chodzi? Co zrobię, jak to się stanie? Aha. Roluje mi statę. Dobra, czaję. No i do wirka mogę coś dorzucić. Fizykal. Na wyższych mapkach. Znaczy ja już jestem na endgame'ie. Akurat wbiłem przed chwilą. Podobno do Poe. Rolowanie map, a to widziałem tam, no. Ale to później będę się w to zagłębiał, bo dzisiaj chciałem tylko wbić. Dzisiaj tylko chciałem wbić endgame. Później idę na Decembera. I tak trochę będę grał w Decembera, trochę w Torchlighta. Zobaczymy. Bo gierka jest spoko, zobaczymy po jakim czasie się znudzi, nie? No i to jest taki mech element. Bo to jest system zbliżony do systemu legendarnych klejnotów z Diablo Immortal. To znaczy, że możesz tu wpakować 50 tysięcy hajsu i tak możesz nie dostać tego, co byś chciał. Legacy? Tylko legendary wszędzie. Ale tu jest rare i dalej. Aha, no to legendary jest tutaj po 30. Tu jest... nie. Też nie. No tu jest appearance, to tego nie ma. No to tylko tutaj wychodzi na to, no. A powiedz mi, jak tutaj ogarnąć sobie autoluta? Bo w becie wystarczyło chyba tam dolarka albo 5 dolarków załadować i był autolut. No co oni z tym zrobili, że teraz nagle nie ma? Tutaj, na first stop upie był pet. Nie no, ja nie będę specjalnie nowego konta robić. Tam wywalone na nich mam. A mam! 89 dni. Aha.
Tylko, że nie da się jakoś personalizować tego, ale tam filtra. Dobra, ja sobie zrobię przerwę. Ufam się. Widzimy się o 15 na Decemberze. A ja sobie pójdę zjeść coś, także... Póki co tyle. No i do później, tam za pół godzinki powinienem być online z powrotem.